Sterownik firmy Denso, montowany w Oplach z silnikiem diesla Isuzu o pojemności 1,7 litra. Do naprawy Twojego sterownika podchodzimy śmiertelnie poważnie, mając na uwadze, że to właśnie od jakości wykonania naszej usługi zależy nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Sterowniki poddajemy testom w ekstremalnych warunkach, by mieć pewność skutecznej i długotrwałej naprawy. Po wstępnej weryfikacji dzwonimy do klienta i informujemy o znalezionych usterkach. Robimy odpowiednie pomiary, sprawdzamy błędy, jak również ustalamy stopień zużycia elektroniki. Gdy zaistnieje taka konieczność, proponujemy wymianę modułu na inny. Niestety, nie wszystkie usterki da się wychwycić w pomiarach. Dlatego też posiadamy auto testowe i gdy z pomiarów i oględzi nic nie wynika, możemy sprawdzić sterownik na silniku, co rozwiewa już wszelkie wątpliwości. Regeneracja polega na wzmocnieniu newralgicznych punktów sterownika i wymianie wadliwych elementów. Niekiedy naprawa kończy się tylko zmianą oprogramowania. Wtedy koszty maleją. Jeżeli nie masz pewności, czy Twój sterownik jest uszkodzony, wyślij go na weryfikację do ElektroBip lub zadzwoń do naszych elektroników. Naprawą elektroniki samochodowej zajmujemy się od lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Powierz swój sterownik profesjonalistom. Więcej na elektrobip.pl.